Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj newsik z Armored Warfare i też troszeczkę mojego ględzenia. Otóż pojawiły się zestawy startowe z Armored Warfare, trzy różne konfiguracje, zaraz je sobie omówimy, a przy okazji ględzenia oczywiście porównamy je z zestawami, które były w World of Tanks oraz z zestawami, które były w War Thunderze. Niestety w War Thunderze takich obrazkowych, że tak powiem, nie znalazłem, tylko tekstowe, ale to również się przyda. Zastanowimy się, który zestaw jest odpowiedni, który jest opłacalny i w ogóle jak to wszystko liczyć. Otóż, moi drodzy, tak. Mamy trzy podstawowe zestawy. Pierwszy zestaw kosztuje 14 euro. I co nam gwarantuje? Gwarantuje nam dostęp, tak zwany wczesny dostęp. No to już jest, wiadomo, praktykowane. Zaczął to z tego typu gier, no zaczęło się od War Thundera, później poprzez World of Warships i teraz oczywiście ci też chcą zarobić na nas, na tym wczesnym dostępie. Dostajemy złoto o wartości 5 euro, dostajemy 15 dni premium, jakiś tam medal ekskluzywny, to mnie to nigdy nie interesowało. Dostajemy, aha, no tutaj chodzi o to, że dostaniemy, słuchajcie, kilka dni przed oficjalnym wyjściem Open Bety dostaniemy dostęp. Oczywiście tutaj to jest chyba ważniejsze i możemy zarezerwować swój nick. O tym jeszcze pomówię. Także ten zestaw to jest totalna bieda moim zdaniem. Oprócz tego, że dostajemy golda za 5 euro, no to najważniejsze tu jest oczywiście ten dostęp i dlatego pewnie został na tyle wyceniony i na tak skonfigurowany ten zestaw. Zestaw drugi kosztuje 28 euro i oferuje już troszeczkę więcej. Mianowicie dostajemy oczywiście ten wczesny dostęp, dostajemy golda za 15 euro, czyli już tutaj nam się robi nie 28, tylko 13 za resztę. Dostajemy 30 dni premium i to już jest moim zdaniem też fajne, bo prawdopodobnie premium będzie kosztowało tyle, ile kosztuje w World of Tanks, czy w War Thunderze, czy też World of Warships, czyli około mniej więcej 40 zł, czyli 10 euro. Można więc powiedzieć, że dostajemy golda za 15, dostajemy premium za 10, czyli mamy 25 i za jedyne 3 euro tak naprawdę mamy dodatkowego dowódcę unikalnego. Zaraz wam opowiem o dowódcach, chociaż już mówiłem w filmach. Ponadto oczywiście czeka was film z tej fazy zamkniętej alfy, którą testowałem, nie wiem, z tydzień temu. Nie miałem czasu jeszcze, żeby to obrobić, ale postaram się teraz jakoś na dniach wrzucić wam ten film. Między innymi o artylerii, tam będzie o pojazdach premium i tak dalej. Myślę, że całkiem fajnie. No więc mamy tego dowódcę i mamy ten pojazd 2S14 Zalo S. Tier 4 to jest, jak widzicie, kołowy pojazd. Dosyć ciekawe działo. Oczywiście na filmie będziecie mieli omówiony ten pojazd. No i mamy zestaw najdroższy, który kosztuje aż 65 euro. No mówię aż, chociaż rzeczy, które tutaj są w zestawie powodują, że naprawdę jest on chyba najbardziej opłacalny. Znaczy najmniej opłacalny wydaje się ten pierwszy, ale do tego jeszcze dojdziemy. No więc mamy ten wczesny akces. Mamy tutaj gold o wartości 30 euro, czyli tak naprawdę te pozostałe dni już nas kosztują mniej. Te pozostałe rzeczy, przepraszam, nie dni. Dalej. Mamy 90 dni premium, czyli 3 miesiące premium. Jeżeli weźmiemy je, słuchajcie, po 10 euro, no to wychodzi na to, że mamy tu 30, tu 30, czyli za 5 euro dostajemy te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Cóż to za rzeczy? Otóż tak, dostajemy tego samego dowódcę, który jest w zestawie średnim. Dostajemy pojazd 2S14. I to jest poziom 4. Dostajemy czołg podstawowy poziomu 6, czyli MBT-70. Dostajemy BMPT Terminator. Jest to coś w rodzaju niszczyciela czołgów, no pojazd wsparcia w każdym bądź razie, poziomu 6. I dostajemy
podobny pojazd, tylko że inaczej uzbrojony, ale z takimi samymi zadaniami tutaj ostatni, prawda? Bardzo szybki ten jest i tak dalej, wyposażony nie jest w rakiety, tylko jest wyposażony w działo. Co o tych pojazdach mogę powiedzieć? W filmie będziecie mieli o tych dwóch, a tych chyba nie było, albo nie przypominam sobie. W każdym razie troszeczkę przecenione są niedopracowane rakiety, tego też się dowiecie z filmu. Kiedyś byłem najbardziej z tych wszystkich pojazdów napalony na tego, czyli Terminatora. Natomiast jak teraz pograłem, no to najbardziej jestem napalony i chyba najlepszym pojazdem premium z tego wszystkiego będzie MBT-70. W każdym razie wychodzi, że tutaj mamy 30 plus 30 na premium i za 5 euro dostajemy dostęp plus 4 pojazdy premium plus tego unikalnego dowódcę. Dowódca jest na tyle fajny, słuchajcie, że być może będzie on w stanie... No, najgorsze jest to, że nie ma tutaj żadnych danych, prawda? Ani tych pojazdów, ani tego dowódcy. Być może będzie on mógł więcej pojazdów obsługiwać. Czym więcej tirowo pojazdów taki dowódca obsługuje, tym lepiej, ponieważ nie musicie przekładać go z jednego do drugiego, tylko po prostu on już tak jakby automatycznie siedzi w każdym rodzaju... No, nie w każdym rodzaju, ale w tym rodzaju pojazdów, do których jest przeznaczony. Także zmienia się tylko załoga, a tak naprawdę no, dowódca pozostaje ten sam. Także to będzie dosyć ważne. Moim zdaniem oni nawet mogą sprzedawać dowódców, ale no to zobaczymy, jak już gra wyjdzie. Okej, najbardziej opłacalnym z tego zestawu, oczywiście jeżeli ktoś zamierza grać, jest to... Wiadomo, to jest 65 aż euro, natomiast słuchajcie, ja tak jak powiedziałem w jakimś filmie, jestem już wychowany, wytresowany przez Wargaming i to, co kiedyś dla mnie było kompletnie nie do pomyślenia, wydawanie takich aż pieniędzy, bo to są duże pieniądze, no to jest słuchajcie, chyba 260 zł, no więc kwota ogromna, no dwa pudełka Wiedźmina można za to kupić, prawda? A tutaj kupujemy właściwie no nie wiadomo co, tak naprawdę. No ale już Wargaming tak przyzwyczaił do tego, że dla mnie no, są to ceny powiedzmy normalne, prawda? Drugim w kolejności jest opłacalny zestaw ten, natomiast ten moim zdaniem jest nieopłacalny. To tak naprawdę jest tylko kupuje się ten dostęp i pewnie dlatego jest ten zestaw zrobiony. Bo tam 5 euro na golda i 15 dni premium, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dobra, porównajmy sobie te zestawy, żeby tak uzasadnić. No więc mamy tutaj WOTA, w WOTA mieliśmy 3 zestawy. Tutaj są ceny, tylko że w dolarach. Pamiętajcie, że wtedy nie było chyba przelicznika 1 do 1, a dolar kosztował mniej. W WOTA mieliśmy pojazdy, które na początku przydawały się. Przez jakieś pierwsze pół roku, wydaje mi się, istnienia tej gry spokojnie, bardzo dużo tego można było spotkać. Natomiast na dzień dzisiejszy te pojazdy są praktycznie no, nieużywane, bo są dosyć słabe. Każdy z zestawów, który był w World of Tanks, czyli to było za 45 dolarów, 67 dolarów i 90 dolarów, dawał nam jeden pojazd oraz golda, więc najtańszy zestaw za 45 dawał nam pojazd A32, za 67 to był Panzerkampfwagen 5-4, bardzo fajny pojazd, i za 90 dolarów był kartofel. Co jest najważniejsze w tych zestawach, że do każdego zostały dodawane bardzo, bardzo duże ilości golda, czyli do najtańszego zestawu 12,5 tysiąca golda, do tego średniego 18 700 golda i do najdroższego zestawu 25 tysięcy golda. Natomiast jeżeli chodzi o War Thundera, no to tutaj sprawa jest po prostu... No nie wiem, nawet nie chcę, żeby znowu ktoś mnie posądził, że jestem jakiś anty-War Thunderowy czy coś, ale jeżeli porówna to osoba, która ma chociaż trochę oleju w głowie i chociaż trochę potrafi, no nie wiem, obiektywnie na to spojrzeć, to zrozumie, że zestawy z War Thundera były
takim sysnięciem kasy z tych graczy, którzy najbardziej oddani są grze i wydali, że szok. Co mieliśmy w War Thunderze? Mieliśmy jeden czołg M4A2 Sherman. Nie pamiętam, czy to jest tier drugi czy trzeci. Wydaje mi się, że drugi, ale tutaj mogę się mylić, bo już zapomniałem. I do tego mieliśmy, uwaga, 2000 golda. Żadnego premium, nic innego. Oczywiście były tu jakieś tam ekskluzywne, kurcze, tytuły i tak dalej, co nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I to kosztowało 50 euro, słuchajcie. 50 euro. Czyli tutaj mamy za zaledwie 30 euro, mamy nie dość, że golda za 15, na pewno będzie jego więcej. I tutaj mamy jeszcze, kurczę, miesiąc premium, mam tego dowódcę, mamy pojazd, prawda? Natomiast tutaj jeszcze był zestaw z T-34, to czołg chyba pierwszego poziomu. No i można było kupić zestaw za 100 euro, słuchajcie. I w tym zestawie za 100 euro był właśnie ten czołg T-34 plus Sherman. Plus jeszcze golda. Nie chciałbym tutaj skłamać. 6000 golda. I to kosztowało 100 euro. Także ceny War Thunder wywindował kosmicznie po prostu. No kosmicznie. No ale cóż, tak każdy ustala swoje, takie są być może już uwarunkowania rynku, nie mam pojęcia. W każdym razie uważam, że ten zestaw w porównaniu na przykład do War Thundera jest dużo lepszy. Ten ostatni, chodzi mi o ten ostatni zestaw, bo ten środkowy to jest taki sobie, chociaż za 30 euro no to nie jest zły, jest bardzo dobry, można powiedzieć. Jeżeli ktoś jest, słuchajcie, zdecydowany i że będzie grał w tą grę na 100%, no to oczywiście kupować. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zdecydowany, no to nie wiem, powinien poczekać do wyjścia jakiejś takiej bardziej publicznej wersji albo większej ilości filmów po prostu. Te pojazdy dostaniemy podobno jak będzie open beta. Nie wiem, czy będzie tak jak w World of Warships, że dostaniemy od razu zarówno w tych zamkniętych testach, jak i później w otwartych testach. Ale tutaj paradoksalnie opłacalność jest nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej. I to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.